Listopadowa lista leków refundowanych nie przyniosła wprawdzie jakichś wielkich przełomów, na które od dawna czeka środowisko diabetyków, ale przyniosła pewne zmiany. Jedną z nich jest nieznaczna obniżka ceny jednego z analogów długodziałających, insulin. Natomiast tą taką najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do refundacji biopodobnej insuliny szybko działającej. Ten produkt biopodobny jest dużo tańszy od leku referencyjnego, co ma znaczenie dla wielu chorych na cukrzycę, ponieważ osoby z cukrzycą to są najczęściej jednak osoby w wieku zaawansowanym, osoby starsze, emeryci, renciści, obciążeni dodatkowymi różnymi chorobami, stąd każdy grosz właściwie się liczy. Typy leków są naprawdę bardzo różne, tutaj zależy co komu odpowiada, natomiast zdecydowanie tak, to są też takie leki, na których refundacje środowisko diabetyków czekało bardzo, bardzo długo, właściwie ponad 10 lat.